Cześć, z tej strony Tomek, zapraszam Cię do analizy smart kontraktu projektu USDC od firmy Circle, czyli jednego z najbardziej popularnych stablecoinów. Myślę, że w miarę tego, jak hossa aktualnie trwa i dobrą praktyką jest oczywiście realizowanie zysków, co wiąże się pośrednio również z przechodzeniem do stablecoinów. Przykładem takiego stablecoina jest właśnie USDC. Warto z tego powodu wiedzieć, jak technicznie ten smart contract działa, co on oferuje, jakie ma możliwości, jakie może na przykład ma zastosowania, o których niekoniecznie wszyscy mówią lub nawet chcą wiedzieć. Także zapraszam Cię do tego odcinka. Myślę, że sporo z niego się dowiesz. Na początek może sprawa organizacyjna. Na moim GitHubie, na GitHubie właśnie projektu CryptoDev, znajduje się repozytorium Contract Safety, gdzie co jakiś czas umieszczam analizę różnych smart kontraktów z blockchainu Ethereum i na podstawie takich analiz właśnie powstaje później materiał na YouTube, który aktualnie słyszysz. Tym razem podejmiemy temat właśnie USDC. Myślę, że jest to niezwykle ciekawy projekt, bardzo powszechnie stosowany. Także może zobaczmy, co z poziomu smart kontraktu można tutaj ciekawego wyczytać i jak to się zachowuje. Oczywiście sama analiza jest open source, jest dostępna na GitHubie, także tutaj link do tego również umieszczę pod tym filmem. Po lewej stronie właśnie mamy wynik tej analizy, którą przeprowadziłem. Po prawej stronie pozwoliłem sobie otworzyć właśnie Etherscan, na którym znajduje się ten smart contract właśnie implementujący funkcjonalność stablecoina USDC. Przede wszystkim pierwsza sprawa, czy kontrakt jest zweryfikowany. Oczywiście ten kontrakt jest zweryfikowany. Wiąże się to z tym, że mamy pewność, że to, co jest dostępne do czytania właśnie w zakładce kontrakt, jest tym, co zostało wcześniej umieszczone na blockchainie Ethereum. Tu jeszcze tylko może wspomnę, że będę analizował kontrakt na Ethereum. Oczywiście USDC rozszerza swoją popularność i jest dostępny również na Algorandzie, jest dostępny na Solanie i jest dostępny na Stellarze. Tutaj zajmujemy się implementacją USDC na blockchainie Ethereum. Kolejna sprawa, czy jest to kontrakt kompatybilny ze standardem ERC20? Tak, jest on kompatybilny. Dzięki temu nie ma większych problemów na przykład używania go na DEX-ach, czy również wspierania go we własnych jakichś DAP-ach. Po prostu mamy pewność, że ten standard ERC20 jest tutaj spełniony. I teraz ciekawa sprawa, kontrakt ten jest kontraktem typu proxy, czyli tak naprawdę oznacza to tyle, że osoba odpowiedzialna, owner, właściciel tego smart kontraktu może w dowolnej chwili zmienić funkcjonalność tego kodu źródłowego, zachowując cały czas ten sam adres kontraktu. Tutaj mamy potwierdzenie tego widoczne w prawej części ekranu, mamy widoczne przyciski Read as Proxy, Write as Proxy. Możemy przejść do już bezpośredniej implementacji tego smart kontraktu po wybraniu oczywiście Read as Proxy. Dlatego widzimy tutaj, która ta implementacja jest obecnie, że tak powiem, obowiązująca. I widzimy również, która była poprzednio. Także tutaj ten kod źródłowy w ramach kontraktu proxy zmienia się. Jakie to wiąże z sobą ryzyka? Tak naprawdę można zmienić całą logikę funkcjonowania tego smart kontraktu, zachowując jego adres. Oczywiście ja tutaj nie sądzę, żeby firma Circle zdecydowała się na takie rozwiązanie, natomiast trzeba mieć tego świadomość, że w razie jakiejś nagłej potrzeby czy konieczności cały kod źródłowy smart kontraktu może zostać zmieniony i zachowany ten sam adres, czyli ta sama płynność, która jest na różnych DEX-ach, czy
Implementacja jego znajdująca się na różnych giełdach scentralizowanych pozostanie bez zmian, natomiast kontrakt może realizować już zupełnie inną funkcjonalność. Kontrakt ten nie pozwala na przekazanie możliwości zarządzania nim, czyli nie ma tego renounce ownership. Natomiast kontrakt oczywiście pozwala na minting i pozwala na burning. No jest to bezpośrednio związane z tym, że jest to kontrakt stablecoina i w ramach zwiększania się tego pega, czyli zabezpieczenia środków przechowywanych przez firmę Circle, dodatkowe USDC mogą być mintowane, czyli mogą być drukowane. A tutaj oczywiście została wykonana dosyć złożona struktura odnośnie rul, czyli mamy różne role przypisane do różnych adresów i dzięki temu ta odpowiedzialność jest trochę, powiedzmy, rozproszona. Mamy przede wszystkim rolę mastermindera, tutaj znajdująca się pod tym adresem. Jest to rola odpowiedzialna za przypisywanie możliwości mintingu innym adresom. Czyli po prostu taka rola może przypisać jakiemuś adresowi możliwość mintowania USDC, oczywiście dla określonej liczby, dla określonej wartości, i podobnie jest z burningiem. Także to tutaj myślę, że dosyć ciekawa informacja. Czy kontrakt jest typu pausable? Oczywiście jest typu pausable. Oznacza to tyle, że w każdej chwili właściciel tego smart kontraktu może zastopować wymianę swapy tego tokenu i w tym momencie, kiedy tak się wydarzy, my jako posiadacze USDC nie będziemy mogli w żaden sposób nic z nim zrobić, nie będziemy mogli przetransferować go na inny adres, nie będziemy mogli zrobić swapa na DEX-ie. Tutaj też to jest oczywiście obwarowane rolą pausera. Także to nie jest tak, że właściciel może sobie to robić, natomiast adres, który został przez niego przypisany do roli pausera, ma taką możliwość i może tak naprawdę w dowolnym momencie ten kontrakt zatrzymać. Warto również zwrócić uwagę, że na przykład rola mastermindera jest kontraktem, czyli to tak naprawdę nie jest zwykły adres zarządzany przez jakiś klucz prywatny, prawda? Nie jest taki adres, którymi my dysponujemy, przechowując swoje tokeny, przechowując swoje tary, tylko jest to adres już zarządzany w postaci smart kontraktu. Jeśli chodzi o rolę pausera natomiast, to jest to już pojedynczy adres zarządzany kluczem prywatnym i to może rodzić pewne również niebezpieczeństwa, ponieważ te klucze prywatne do tego adresu mogą zostać skradzione. Nie jest to żaden multisig, także to również wiąże są pewne niebezpieczeństwa, ponieważ w sytuacji, nie wiem, jakiegoś ataku na firmę Circle i w przypadku takiej skrajnej sytuacji, jaką może być wykradzenie kluczy prywatnych do tego adresu uprawnionego do roli pauser, może być zablokowana po prostu możliwość jakiejkolwiek wymiany tego tokena USDC. Nie ma tutaj żadnego rodzaju whitelisty, natomiast jest blacklista i tutaj również mamy rolę tak zwanego blacklistera, czyli osoby, która może dodawać dany adres zarządzany kluczem prywatnym do blacklisty i tym samym uniemożliwić temu adresowi jakikolwiek transfer środków. I co ciekawe, tutaj również warto byłoby sobie zadać pytanie, w jaki sposób jest zarządzany ten adres blacklistera. I tutaj myślę, że znowu mało pozytywna informacja, bo blacklister jest ponownie zwykłym adresem zarządzanym kluczem prywatnym. Nie jest to multisig, nie jest to żadne DAO, także tak naprawdę sprowadza się to do tego, podobnie jak w poprzednim przypadku, że pojedyncza osoba może tak naprawdę dodać dowolny adres do blacklisty i nie jest to w żaden sposób zdecentralizowane, nie jest to zarządzane w żaden sposób przez społeczność, tylko jest to typowo kierowane i zarządzane przez firmę Circle, przez konkretną osobę, która w ramach tej firmy ma takie uprawnienia.
Kontrakt ten nie jest oczywiście kontraktem z generatora, czyli został napisany powiedzmy od początku. Ciężko tutaj się odnieść, ciężko było znaleźć informację, w jaki sposób ten kontrakt został sfinansowany. Ja tu dotarłem do informacji na blockchainie, że adres ownera tego kontraktu, czyli ten widoczny tutaj w prawej części ekranu, został na samym początku jego bycia sfinansowany z giełdy Poloniex. Także no, taka informacja na blockchainie się znajduje. Kolejna taka mało pozytywna informacja to sam owner jest również adresem typu IOTA, czyli adresem zarządzanym kluczem prywatnym. I ponownie nie jest to multisig, nie jest to DAO, także tutaj również jest to scentralizowane zarządzanie, to centralized management. Także pod względem bezpieczeństwa no nie jest to dobra wiadomość. Widzimy, że ten adres tak naprawdę nie wykonuje często jakichś specjalnych działań. Na przykład ostatnio to no ponad 2 lata temu tak zupdate'ował Pausera, zupdate'ował Blacklist, znaczy nadał rolę po prostu Mastermindera, nadał rolę Blacklistera i nadał rolę Pausera i te role są obecnie cały czas wykonywane. Osoba deployująca kontrakt nie jest jego właścicielem, no tutaj to ma w tym przypadku mniejsze znaczenie. Klucze prywatne do zarządzania nie zostały spalone, także cały czas to zarządzanie kontraktem USDC jest w rękach osoby posiadającej klucze prywatne do adresu ownera, no i tak naprawdę może z tym robić co chce. Oczywiście płynność jest na Uniswapie, nie jest tutaj nic zablokowane, jeśli chodzi o dodanie płynności, czyli ta płynność może być w każdej chwili wycofana przez ten adres, który dodał płynność do Uniswapa, bo na Uniswapie jest na pewno ta płynność nie jest zablokowana, no w dowolnym momencie ta płynność może zostać zabrana. Oczywiście tutaj mówimy o dosyć poważnym projekcie, natomiast również trzeba to mieć na uwadze, trzeba mieć pełną tego świadomość. Tutaj Uniswap, czyli płynność na Uniswap jest dopiero na 10. miejscu, jeśli chodzi o alokacje na różnych portfelach, także ta płynność też nie jest tutaj to stosowane podejście DEX First, które mówi o tym, że największa płynność jest na adresie będącym dostawcą płynności na danym DEX-ie. I oczywiście właściciel nie jest największym posiadaczem tokenów, są one rozdystrybuowane na różne role. Oczywiście no, trzeba mieć pełną świadomość tego, że to jest ta rola mastermindera, czyli podmiotu, osoby sterującej adresem, który może tak naprawdę mintować i drukować dowolną liczbę tych tokenów. I to by było tak naprawdę na tyle, jeśli chodzi o analizę kontraktu USDC. Mam nadzieję, że tutaj czegoś ciekawego można było się z tego dowiedzieć. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, dzielenia się tym filmem wśród znajomych, którzy na przykład nie mają pewności, co do którego stablecoina należałoby wychodzić. I dajcie znać w komentarzach, czy analizy kontraktów pozostałych stablecoinów są w obszarze Waszych zainteresowań. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam, cześć.